W najbliższą sobotę o 15 nasi piłkarze pojadą do Kluczborka, gdzie zmierzą się z liderem drugiej ligi MKS-em. Przed spotkaniem porozmawialiśmy z najlepszym strzelcem Zagłębia, Jakubem Arakiem, który w tym sezonie strzelił już 7 bramek. Jakub, jak sprawdziliśmy, ani w młodej Ekstraklasie Legii, ani w drużynie rezerw nie miałeś 4 bramek pod rząd strzelonych. W Zagłębiu się udało, ale na pewno jest niedosyt, że w tej 55 minucie schodziłeś bez gola w meczu z Wisłą. Na pewno niedosyt jest duży, bo jako napastnik muszę oddychać bramkami, muszę strzelać bramki w spotkaniu, to wtedy jestem zadowolony, aczkolwiek bardziej niż bramki cieszą mnie zwycięstwo zespołu i dlatego jesteśmy niezadowoleni, że straciliśmy z Puławami 2 punkty. Ta 38 minuta chodzi za tobą, bo w tym sezonie już 3 bramki strzeliłeś w 38 minucie. Myślę, że to jest bieg okoliczności. Wiadomo, jak się gra, to się nie patrzy na ten zegar, ale może coś jest w tej 30 minucie, zobaczymy. Może uda się strzelić bramkę w 38 minucie teraz w Kluczborku. Właśnie, bardzo ważne spotkanie przed wami. Wiadomo, że wy zawsze przygotowujecie się do najbliższego przeciwnika, ale jednak nie oszukacie nikogo, że mecz z zespołami z góry tabeli podwójnie elektryzuje. No na pewno dla nas jest to mecz bardzo ważny, bo jeżeli wygramy, to już będziemy z Kluczborkiem w bardzo bliskim dystansie. Będziemy mogli już spokojnie złapać z nimi kontakt z tą czołówką, a nawet nie chcę myśleć, co się wydarzy, gdy przegramy ten mecz. Dlatego spokojnie musimy zrealizować plan taktyczny na to spotkanie i optymistycznie będziemy patrzeć wtedy w przyszłość. Czy zaskoczeniem jest dla ciebie ta druga liga i jej zmienność, że jednak mimo wszystko jest duży ścisk tej tabeli? Przyznam szczerze, że nie zastanawiałem się nad tym, aczkolwiek można było się spodziewać, że tutaj będzie taki wyrównany poziom, bo przed sezonem można było zobaczyć, jak wiele zespołów ma aspiracje na awans, dlatego nie dziwi mnie takie częste roszady w tabeli i taki ścisk. Na koniec zapytam o tą mimo wszystko chwiejność waszej. Macie teraz serię spotkań bez porażki, co prawda, ale jednak nie gracie równo. 2 spotkania lepiej, 2 trochę słabiej. Czy wiecie, w czym to jest upatrzone, czy od czego to zależy? No, ciężko powiedzieć tak teraz na gorąco. Na pewno z jednej strony, jak się spojrzy, to w ostatnich 10 spotkaniach tylko raz przegraliśmy z rozwojem, aczkolwiek z drugiej strony, jak się na to spojrzy, to w ostatnich 4 spotkaniach tylko raz wygraliśmy, co na pewno nie przynosi nam powodu do domu, aczkolwiek nie ma co patrzeć na to, co było za nami. Trzeba się skupić na meczu z Kluczborkiem i mamy nadzieję, że będziemy wracać z Kluczborka z 3 punktami.